Cześć, tu Ernest! Tej nocy rozpoczął się kolejny oficjalny turniej Fortnite. Epic Games nie przegapiło okazji do przedstawienia nam kolejnej świetnej animacji. Ostatnio przedstawiłem wam to, jak powstał pan Bananek Fortnite. Dzisiaj za to dowiedzieliśmy się, jaki jest najłatwiejszy sposób na wygraną Fortnite. Uwaga, to jest oficjalna animacja przygotowana przez zespół z Epic Games. A więc, krok pierwszy. Traf na bezludną wyspę. Krok drugi. Hej! 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 Ojej, czy na co mam jakieś glitche w trybie hordowicie? A tak serio, to chciałbym dzisiaj porozmawiać o czymś innym. By the way, czy to jest zapowiedź nowego skina? Może. Na tym krótkim filmiku widoczny jest też pistolet na flary, który potencjalnie też może być nowością. W innej grze Battle Royale, gdzie był taki właśnie przedmiot, wystrzeliwując flary można oznaczyć miejsce, gdzie chcemy, aby spadł specjalny zrzut zaopatrzenia. Możliwe, że do Fortnite trafi taki nowy, rzadki przedmiot, ale tylko takie małe przypuszczenie. Ten krótki filmik nie musi być powiązany z tym, co rzeczywiście dzieje się w Battle Royale Fortnite. Ale tak czy siak, warto jest to mieć na uwadze. To w końcu Epic Games. Potwór ze Srogiego Szczytu skupia uwagę społeczności na Fortnite już od kilku tygodni. Po niezłej pobudce, dosłownie wywiercił się z góry lodowej. Kilka dni później ujawnił swoją nową kryjówkę, wynurzając pod wodę swoją płetwę w postaci Zamku Króla Lodu. Ale to było już 7 dni temu i wydawało mi się, że to było ostatnią aktywnością tego potwora. Zanim jednak przejdziemy dalej, to nie zapomnijcie użyć mojego kodu w sklepie. Łatwo o tym zapomnieć, bo kod sam się usuwa ze sklepu co 2 tygodnie. Dzięki wielkie za wsparcie. Okej, wracając, to po aktualizacji w czwartek domek w Błotnym Brzegu, który widzicie teraz w tle, został dosłownie zgnieciony. Jak widzicie, wioska wikingów dalej ma się dobrze i na terenie, który przyjęli, było już nieco zniszczeń, które są efektem ich podwoju tej miejscówki, ale to nic w porównaniu do tego, co się stało u mieszkańca piątego domu. Ten ostatni domek nie nosi wikingom, a na podstawie tego, co się działo sąsiadów, to niemożliwe, że to wikingowie zostawili taki wielki ślad. Najprawdopodobniej to potwór ze Srogiego Szczytu dosięgnął tutaj swoją łapą? W końcu ten domek stoi tuż przy brzegu mapy. Może to potwierdzić fakt, że ten potwór został ponownie zauważony w wodzie przed zachodnim brzegiem i tak, dalej ma zamek na plecach. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. Sprawa jednak stała się jeszcze dziwniejsza, gdy nagle został zniszczony modernistyczny domek w przyjemnym parku. Ani nie ma blisko brzegu mapy, ani żadnych śladów po potworze. To miejsce zostało kompletnie zmiecione z mapy, bardzo daleko od wiadomego ostatniego miejsca pobytu potwora, czyli głębin oceanu. Ja widzę tutaj dwie możliwości. Albo ten potwór ma bardzo długie maski, nie no nie, raczej nie, bo to w końcu Fortnite. Albo ten potwór najzwyczajniej coś wypluł z wody idealnie w ten domek, co spowodowało te zniszczenia. Nie skreślam też opcji, że po mapie kręcą się jacyś nowi złoczyńcy, ale nie sądzę, aby Epic Games dodawał jakąś nową postać do fabuły w tym momencie. Co ciekawe, potwór został też założony na północ od wyspy Battle Royale i prawdopodobnie raz co jakąś noc daje znać o swoim postępie w okrążeniu mapy. Następna taka zmiana powinna zajść dziś w poniedziałek lub jutro około południa. Nie znamy dokładnej daty ani godziny, ale ten domek został teraz zniszczony w okolicach właśnie południa w niedzielę. Niestety Epic Games ostatnio zaszyfrowuje informacje na temat tego eventu, co oznacza, że nie ma opcji przedwcześnie podejrzeć, co się stanie lub co zostanie zniszczone, ani kiedy. Model tego zniszczonego domku na przykład był zaszyfrowany do momentu pojawienia się na mapie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bojowym.